Drogi Lechu, ja wiem, że bardzo dobrze Ci idzie ostatnio w europejskich pucharach i tak dalej, wygrywasz z Włodowim, wygrywasz z Djurgarden, ale pamiętaj, że jeszcze trzeciego miejsca zapewnionego w naszej Ekstraklasie nie masz i cała ta Twoja kampania tegoroczna w europejskich pucharach może być nic nie warta w następnym sezonie, skoro się do europejskich pucharów możesz nie zakwalifikować. A taka wizja zaczyna być coraz poważniejsza, coraz realniejsza, ponieważ patrzymy w tabelę. Lech ma tylko 1 punkt przewagi nad Pogonią Szczecin, ma 4 punkty przewagi nad Widzewem Łódź, który jeszcze ma spotkanie zaległe, a ponadto ten terminarz Kolejorza wcale nie rozpieszcza, bo na rozkładzie Lech ma m.in. mecze wyjazdowe z Legią i Rakowem Częstochowa, już nie wspominając o innych trudnych pojedynkach, m.in. starcie derbowe z Wartą, wyjazdy do Radomia czy Łodzi, mecz z Pogonią Szczecin, z Krakowią, a także spotkanie z nieobliczalną Koroną Kielce. Zatem ten terminarz na pewno Kolejorze nie rozpieszcza i Lech musi większą uwagę przykuć także do rozgrywek ligowych, ale z drugiej strony Kolejorza można usprawiedliwiać, no bo jednak Lech grał dzisiaj na dramatycznej murawie w Gliwicach i udało im się zremisować po bramce w samej końcówce Kwekweskieriego, więc należy ich pochwalić za zaangażowanie do samego końca. Po takim długim wstępie, bo trwającym prawie 40% podsumowania, witam Was bardzo serdecznie, czas się przedstawić. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. Na wstępie klasycznie przypominam o subskrybowaniu kanału Żyjemy Futbolem, także o łapkowaniu tego filmiku, jeśli takowy Wam się spodoba. Natomiast wracając już do podsumowania, ten mecz był dziwny, ponieważ obie drużyny stworzyły sobie de facto tyle samo ciekawych sytuacji. Obie drużyny zmarnowały 200% okazje, nie wykorzystując strzałów z bliskiej odległości na pustą bramkę. Po stronie Lecha nie trafił na pustą bramkę Marchwiński, po stronie Piasta nie trafił czysto w futbolówkę Felix, natomiast obie drużyny trafiły także w słupek, po stronie Piasta Kondzior, po stronie Lecha Skóraś, no ale też po jednej i po drugiej stronie zobaczyliśmy bramki, a wszystko zaczęło się po wykorzystanej 11. Niewykorzystanej 11. W końcu Dziczek się pomylił w tym sezonie. 4. 11. Pierwszy raz niewykorzystana, ale od czego ma się kolegów. Dobitka Chrapka już była skuteczna. Wyrównał w samej końcówce Kwekweskieri i mimo, że Piast grał zawzięcie na czas, to jednak nie udało im się dotrwać do samego końca. Na pewno jeśli chodzi o poszczególnych piłkarzy, no to zaczynając od Piasta Gliwice warto wyróżnić Tomasiewicza. Podobał mi się dzisiaj pomocnik Piasta Gliwice, który harował za dwóch w środku pola i miał dużo udanych przechwytów. Dobry występ także zanotował Michał Chrapek. Boki obrony też spisały się całkiem solidnie, odcinając od gry Skórasia i Balułę. Także Ariel Mosur wygrywał dużo pojedynków z Mikaelem Iszakiem i innymi zawodnikami ofensywnymi Lecha Poznań, co warto odnotować, no bo Ariel Mosur do najwyższych i najsilniejszych zawodników w naszej Ekstraklasie nie należy. Na pewno troszkę rozczarował Amejo, który nie był aż tak widoczny. Rozczarował Wilczek, który też nie miał zbyt wielu kontaktów z piłką. No i też, czy ktoś jeszcze rozczarował w drużynie Piasta? Te zmiany też nie były najlepsze, no bo Hetlej czy przede wszystkim Jorge Felix nie dali najlepszych zmian. Chołubek nie popisał się przy bramce, bo to była chyba jego strefa, tak przynajmniej mi się wydaje po tych wszystkich zmianach, że to on powinien być gdzieś w środku pola obok właśnie Hetleja i Dziczka, zatem na pewno te roszady nie pomogły Piastowi. Natomiast jeśli chodzi o Lecha Poznań, no to ja wiem, że Kolejorz zrobił 7 zmian względem ostatniego spotkania Ligi Konferencji z Djurgarden, ale jednak ta 11 i tak wyglądała bardzo mocno na tle Piasta Gliwice. Patrzymy sobie na linię obrony, okej, cała została zmieniona, wszyscy zawodnicy to są piłkarze rezerwowi, ale wydaje mi się, że 95% Ekstraklasy dałoby się poklastać za taką linię złożoną z zawodników takich jak Czerwiński, Salamon, Szatka czy Douglas. Ponadto jest Bednarek w bramce, jest całkiem mocna druga linia z Kwekweskirim, Murawskim i podbudowanym po ostatnim meczu Marfińskim. Jest reprezentant Polski Skóraś, jest Baluła, jest Ishak, zatem to są zawodnicy, którzy naprawdę powinni tutaj ten mecz wygrać, a jednak większość z nich bardzo mocno rozczarowała, przede wszystkim Michał Skóraś. Marfiński no, zagrał taki typowy dla siebie mecz, czyli słaby, bo generalnie on nie gra dobrych meczów, on gra albo słabe i w których strzela bramki. Bardzo przeciętny występ także Baluły, słabiutki występ Czerwińskiego, Amaral dał słabą zmianę, bo od razu po wejściu sprokurował rzut karny, ale ja tutaj pochwalę za to Michała Gurgula, który wszedł na boisko na ostatnie 30 minut za Lubomira Szatkę No i całkiem udany debiut mimo wszystko tego młodego zawodnika. Też Lubomir Szatka całkiem udanie się zaprezentował, jak na to, że to były jego pierwsze minuty, ale to nie zmienia faktu, że Lech powinien takie mecze wygrywać i może sobie pluć w brodę, tak samo jak Piast, który otarł się o zwycięstwo, mógł mieć 4 punkty przewagi nad strefą spadkową, tak, są tylko 2 i ta sytuacja Gliwiczan nie jest wcale taka dobra, no bo jednak przed nimi jeszcze też mecze z czołówką tabeli, ale z drugiej strony z Legią, z Rakowem i Lechem już zagrali, zostały spotkania z Pogonią i Widzewem i z Radomiakiem jeszcze, ale na pewno Piast musi jeszcze dalej tak dobrze punktować jak do tej pory, no bo jednak to już zdobyte, zostało zdobyte przez Piasta 11 punktów w 7 pierwszych spotkaniach, naprawdę bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że właśnie Piast grał z Lechem, Rakowem oraz Legią, jeśli chodzi o te pierwsze 7 meczów, zatem ja myślę, że Piast jednak utrzyma się, ale dalej musi punktować. To tyle jeśli chodzi o to podsumowanie, dziękuję za uwagę, Maciej Piętak, kłaniam się nisko, słyszymy się podczas kolejnych relacji i materiałów z podsumowania meczów Ekstraklasy. Do usłyszenia!